26 lipca miało miejsce symboliczne wbicie łopaty na placu budowy Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. O szczegółach inwestycji opowiedział nam burmistrz gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz. Zakończył się etap takiej administracyjnej pracy, takiego administracyjnego działania związanego z przygotowaniem inwestycji budowa parku zdrojowego z infrastrukturą. Dzisiaj dokonujemy tej końcowej fazy, przekazujemy plac budowy pod tą inwestycję. Są przedstawiciele wykonawcy firmy Airbus z Rzeszowa, są inspektorzy nadzoru, są również opiekunowie tego projektu. Czyli można powiedzieć, że od dnia dzisiejszego po przekazaniu budowy, terenu budowy, wykonawca rozpocznie pracę. Informacje, jakie otrzymaliśmy od wykonawcy, będzie to na pewno pierwsza dekada sierpnia. O poszczególnych etapach budowy mówił Krzysztof Gaweł, dyrektor do spraw realizacji w firmie Airbud. Właśnie przejęliśmy w tej chwili plac budowy, przystępujemy do organizacji placu budowy zaplecza naszego. Kolejne prace to będzie wytyczenie wszystkich elementów infrastruktury, układu drogowego i budynków. W tym roku mamy plan, aby przystąpić do prac związanych z instalacjami podziemnymi, prowadzenie kanalizacji wody i rozpoczęcie prac przy drogach. Do Parku Zdrojowego prowadzić będą dwa wejścia. Jedno zlokalizowane przy ulicy Słonecznej, drugie od strony Skałki z Krzyżem. Więcej informacji o lokalizacji inwestycji przybliżył nam Dariusz Sięcina. Dziś jesteśmy świadkami momentu, w którym symbolicznie rozpoczynamy inwestycję pod nazwą budowy Parku Zdrojowego wraz z uzbrojeniem terenu. Lokalizacja tej inwestycji nieprzypadkowo znajduje się w sąsiedztwie z rezerwatu, z Kamienia Jego Miasta, gdyż gmina tutaj w tej okolicy dysponuje dużym terenem, który stanowić będzie bazę do rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej. W tym miejscu przewidzieliśmy realizację szeregu obiektów do szeroko pojętej wodoterapii, jak również obiektów do rekreacji i obiektów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jak całość inwestycji musi być też uzbrojenie terenu, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, chodniki, które będą umożliwiać komunikację i też w tym zakresie jest to przewidziane. Park Zdrojowy to jeden z elementów, które wykonamy po to, żebyśmy mogli w przyszłości starać się o status uzdrowiska. Z tego typu obiektów trudno mówić o uzdrowisku, kiedy nie ma parku zdrojowego, kiedy nie ma ogrodów sensorycznych, kiedy nie ma innej infrastruktury do wypoczynku i do rekreacji.